Geopolityczny, Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Dziś geopolityczny bilans miesiąca stycznia 2022 roku. W tym miesiącu no, mieliśmy do czynienia z kilkoma bardzo istotnymi procesami, które mają znaczenie geopolityczne. Przede wszystkim warto odnotować wejście w życie recept. Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego Regional Comprehensive Economic Partnership. To, można powiedzieć, największa w historii świata strefa wolnego handlu. Docelowo ten układ handlowy ma zrzeszać państwa zamieszkałe przez no, prawie 1 trzecią ludzkości, których wymiana handlowa odpowiada za 30%. Światowego handlu. Po prawie 8 latach bardzo trudnych negocjacji, w listopadzie 2020 roku 15 państw podpisało układ, na mocy którego właśnie powstaje na naszych oczach największa na świecie strefa wolnego handlu. To 10 członków ASEAN i także 5 ich największych. Partnerów azjatyckich. Układ, między innymi, przewiduje zniesienie 90% ceł w handlu towarami między właśnie państwami, które podpisały ten układ, a także ograniczenie barier pozataryfowych, jak na przykład różnego rodzaju dodatkowych certyfikacji wyrobów czy też procedur administracyjnych. Warto podkreślić, że również dla polskich firm powstanie tej strefy wolnego handlu będzie miało swoje Konsekwencje. 1 stycznia 2022 roku układ recept wszedł w życie po ratyfikacji przez takie państwa jak Australia, Brunei, Chińska Republika Ludowa, Japonia, Kambodża, Laos, Nowa Zelandia, Tajlandia, Singapur i Wietnam. Pięć państw pozostałych, w tym Indonezja, Filipiny, Korea Południowa, Malezja. Czy, czy Birma, ewentualnie Myanmar, jak to woli, jeszcze z różnych powodów nie przyjęły wymaganych, wymaganych dokumentów, ale przewiduje się, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Warto także podkreślić, że w 2018 roku z negocjacji wycofały się Indie, które na razie nie planują powrotu do stołu negocjacyjnego co jest oczywiście związane z rywalizacją geopolityczną między New Delhi a Pekinem. W tym kontekście niewątpliwie warto zwrócić uwagę na to, że z takiego geopolitycznego punktu widzenia ten układ łączy no, różne światy, różne światy także strategiczne, bo z jednej strony mamy w nim sojuszników Stanów Zjednoczonych, takich jak Koreę Południową, Australię, Nową Zelandię czy Japonię, a z drugiej strony ich przecież największego rywala, największego rywala Stanów Zjednoczonych, czyli Chińską Republikę. Ludową. Z drugiej strony mamy także bardzo ciekawy przykład łączenia się państw, no, współpracy państw o różnych systemach politycznych. Z jednej strony mamy państwa demokratyczne, z drugiej strony chociażby monarchię absolutną w postaci Brunei. Mamy także w swego rodzaju no, taki system, który można byłoby nazwać autorytary, autorytarną merytokracją, jak Singapur, no, czy też czy też państwa określane często jako dyktatury, chociażby chińska Republika Ludowa. W tym kontekście jest to niewątpliwie bardzo ciekawe pod kątem i takim politologicznym i pod kątem geopolitycznym. Faktem jest, że wejście w życie tego układu jest bardzo istotnym czynnikiem geoekonomicznym, także bardzo istotnym czynnikiem geopolitycznym i warto odnotować, że 10 państw ratyfikowało ten układ właśnie 1 stycznia 2022 roku. Drugi istotny proces, który warto wyszczególnić, warto podkreślić, jeśli chodzi o styczeń roku 2022, to cała seria rozmów. Związanych z rosyjską propozycją, a właściwie ultimatum, które strona rosyjska przedstawiła Stanom Zjednoczonym i Sojuszowi Północnoatlantyckiemu 17 grudnia ubiegłego roku. Mam tutaj na myśli przede wszystkim trzy bardzo istotne spotkania, a mianowicie szczyt USA-Rosja w Genewie w dniach 9-10 stycznia, Rada. NATO-Rosja 12 stycznia i wreszcie posiedzenie Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 13 stycznia. Te, oczywiście, spotkania nie przyniosły żadnego przełomu, tutaj warto to podkreślić, natomiast mamy do czynienia niewątpliwie z zarysowaniem się bardzo istotnych. Interesów obu, można powiedzieć, partnerów, czyli tego kolektywnego Zachodu i Federacji Rosyjskiej. Warto podkreślić, że kolektywnemu Zachodowi udało się zachować jednomyślność i niewątpliwie jest to, jest to sukces, jest to sukces NATO, jest to sukces także Stanów Zjednoczonych, które powoli oczywiście słabną, jeśli chodzi o takie globalne przywództwo. Niemniej jednak faktem jest, że w tych spotkaniach na tym szczeblu dyplomatycznym udało się Udało się zachować jedność i odrzucić rosyjskie pro, propozycje, które tak naprawdę sprowadzały się do trzech punktów, a mianowicie Wycofania wojsk natowskich, baz natowskich z państw, które zostały przyjęte po 1997 roku. Chodzi także o zakaz, czy też jakieś moratorium na rozszerzenie NATO na wschód. I wreszcie trzecia kwestia, czyli nierozmieszczanie tak zwanej broni ofensywnej czy uderzeniowej, a przynajmniej takiej, jaką by Moskwa mogła to określić jako taką broń, właśnie na tak zwanej wschodniej flance NATO. Te wszystkie trzy punkty zostały. Odrzucone zarówno na szczycie USA Rosja, na Radzie NATO Rosja i na stałej Radzie OBWE. Niemniej jednak warto zauważyć, że także strona rosyjska odniosła konkretne. Korzyści w tego typu negocjacjach i w tej eskalacji sporu. Oczywiście ta eskalacja się nie zakończyła, ona będzie jeszcze moim zdaniem trwała, natomiast potraktowanie Rosji jako równorzędnego partnera przez Stany Zjednoczone, zwłaszcza przez Stany Zjednoczone, już jest swego rodzaju zwycięstwem dyplomatycznym Federacji Rosyjskiej. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę także na fakt, że Rosja stara się bardzo mocno stać na stanowisku porozumień mińskich, zwłaszcza Mińsk 2 z lutego 2015 roku i ta formuła Mińskiej Grupy Kontaktowej, gdzie Doniecka i Ługańska Republika Doniecka i Ugańska Republiki Ludowe byłyby traktowane jako równorzędni właściwie partnerzy do rozmów, no jest czymś bardzo charakterystycznym dla Federacji Rosyjskiej. Ten proces, tak jak powiedziałem, nie jest zakończony, ale widać, że strona rosyjska bardzo mocno zaostrzyła te swoje Żądania w tym zakresie i to, ten trend, to, ten nacisk na, na właściwie można powiedzieć wprost no, federalizację Ukrainy jest bardzo charakterystyczny właśnie w, w, w tych działaniach rosyjskich. Styczeń to także bardzo duży cyberatak na rządowe strony internetowe ukrai ukraińskie. To pokazuje jak wielkie znaczenie obecnie odgrywa cyberprzestrzeń i także w tych działaniach hybrydowych będzie jeszcze odgrywać. W kontekście całej tej geopolitycznej układanki w styczniu tego roku, warto odnotować także powrót debaty w Finlandii, jeśli chodzi o. Potencjalne przystąpienie do sojuszu północnoatlantyckiego, także w debacie pojawiła się opcja militaryzacji wysp alanckich. To niewątpliwie była, był ten skutek tego kryzysu wokół Ukrainy. Jeżeli jesteśmy już przy tym kryzysie, przy napięciach na linii Moskwa-Kijów, to niewątpliwie warto odnotować pewne rysy, które. Już zaznaczyły się na tej spójności Zachodu. O tyle, o ile w pierwszej połowie stycznia udało się zachować właśnie tę jednomyślność i taką solidarność państw, tego kolektywnego Zachodu, to już w drugiej połowie stycznia widać było, że, że istnieje pew, istnieją pewne rozbieżności interesów, i niewątpliwie tutaj postawa Republiki Federalnej Niemiec jest takim modelowym przykładem. Niemcy z pełną premedytacją blokują pomoc wojskową dla Ukrainy. No i to nie tylko jest to zdanie polityków ukraińskich, chociażby ministra obrony, ale także szeregu ekspertów i mediów zachodnich. To myślę, że warto odnotować, że ta postawa Niemiec, która zresztą wynika moim zdaniem z bardzo dużego uzależnienia ener energetycznego. Tego państwa od dostaw energii, dostaw przede wszystkim oczywiście gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej, no jest, jest zrozumiała jest zrozumiała, zwłaszcza biorąc pod uwagę te oficjalne dane, że w sytuacji kryzysu Niemcy mają zapasów na 18 dni, jeśli chodzi o funkcjonowanie właśnie przemysłu gospodarstw domowych, jeśli chodzi o te zapasy gazu ziemnego. W Także warto zauważyć, że na linii Polska-Ukraina doszło do kolejnego, kolejnego kryzysu. Kolejnego mówię po tym dość agresywnym zachowaniu Kijowa wobec Polski z 30 listopada ubiegłego roku. Chodzi o wstrzymanie tranzytu. Idącego do Polski przez Ukrainę. No, tutaj mieliśmy do czynienia w styczniu z wstrzymaniem tranzytu i przy wykorzystaniu kolei, przy wykorzystaniu wagonów kolei ukraińskich. No, niestety, ta, te relacje polsko-ukraińskie nie są najlepsze w tym zakresie. Kijów esk potrafi eskalować swoje żądania, mimo, gwarant mimo oczywiście tych, tych głosów mówiących o chęci pomocy ze strony Polski Ukrainie. No i oczywiście spotkania także prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Włodymirem Załęskim w Wiśle, właśnie w styczniu 2022 roku. Mieliśmy do czynienia właśnie z takimi dość agresywnymi działaniami strony, strony ukraińskiej. Reasumując, styczeń nie przyniósł żadnego przełomu, jeśli chodzi o napięcie na granicy rosyjsko-ukraińskiej, natomiast pokazał już zarysowujące się problemy wewnątrz kolektywnego Zachodu, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie pomocy, pomocy Niemiec dla Ukrainy, natomiast także zarysował no, potencjalny, potencjalną jakąś współpracę wojskową na osi Wielka Brytania, Polska, Ukraina, bo o tym się coraz częściej mówi, zwłaszcza pod koniec, pod koniec stycznia. Warto także odnotować na zakończenie, że Chińska Republika Ludowa, Ustami rzecznika prasowego MSZ-u swojego wyraziła zaniepokojenie działaniami NATO, i można to oczywiście odczytać jako taką pośrednie wsparcie Rosji. Oskarżenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego decydentów o mentalność zimnowojenną, no ewidentnie było takim sygnałem wysłanym w stronę Zachodu i w stronę także Moskwy, że Chiny stoją tutaj po stronie, po stronie rosyjskiej. Dziękuję Państwu za uwagę